To jest projekt uchwały zarządu w sprawie przystąpienia pani Katarzyny Fabian do składu osobowego rady. Paragraf pierwszy. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej pani Katarzyny Dubak, uchwała numer... Przepraszam. Pani Krystyny Dubak oczywiście. Tu jest stosowny numer uchwały. Z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego dzielnicy 13 daje miejsce w skład rady dzielnicy 13 pod górze wstępuje pani Katarzyna Fabian, która w wyborach uzyskała kolejną największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dyskusja, rozumiem, że w tej sprawie jest bezprzedmiotowa. Jest to formalność, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według projektu druku nr 1? No. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę według druku nr 1. W związku z przyjęciem uchwały nastąpi ślubowanie. Proszę Państwa. Czy Pani będzie sama czytać, czy mam odczytać? Chciałem tylko powiedzieć, że zgodnie z ordynacją wyborczą po słowach, po zakończeniu ślubowania można dodać, trzeba dodać albo słowo ślubuję lub ślubuję tak niedługo. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. Gratulujemy. Mam nadzieję, że w tej chwili, jeśli pani radna chciałaby prezentację, czy słowo tutaj do nas. Może słowo wstępu, ja już czekam Państwa wcześniej, mówiłam w komisjach, jestem w mieście, myślę, że usprawni nam się ten przekaz. Ja pracuję w planowaniu przestrzennym w Komisji Edukacji, w Komisji Mienia oraz w Komisji Sportu. Nie chciałabym Państwa po prostu zanudzać taką oto prezentację. Z wykształcenia jestem specjalistą z zakresu socjologii oraz stosunków międzynarodowych. Mówię wiele w czterech językach, prowadziłam 15 międzynarodowych projektów. Proces społeczny jest dla mnie przyjemnością. Przyjemnością i dobrym działaniem dla ludzi. Chyba tyle, Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, Pani Radna, że w pewnym składzie 21-osobowy nie był to żaden okres na szczęście jakiegoś długiego wakatu. Mam nadzieję, że będzie się nam dobrze harmonijnie współpracował. Cóż mogę sobie życzyć? No może wszelkich starań. Wszelkiego też będziemy się starać i ze swojej strony i zarządu mogę obiecać, że będziemy robić wszystko, żeby ta współpraca jak najlepiej przebiegała i mamy nadzieję wykorzystywać Pani wiedzę i Pani przekaz z Rady Miasta Krakowa, ażeby to podwórze jeszcze bardziej z tego budżetu miasta mogło czerpać nie małą pędką, ale pełnymi garściami. Ostatnio były takie dwa lata raczej chude.